W dzisiejszym odcinku przyjrzymy się zmianie, która spotkała Paragony w updatecie 39, czyli w najnowszej aktualizacji, jaka pojawiła się w grze Blunt Tower Defense 6. Ale zanim to, witam Was, moi drodzy, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, właśnie z tejże gry. Na samym wstępie chciałem z góry podziękować każdej osobie, która już w tym momencie zostawi pod tym filmem pozytywną ocenę. Wiem, że zazwyczaj w soboty wrzucam bossa, natomiast ten temat wydaje mi się ważniejszy, ponieważ grając bossa często używamy paragonów i nie chciałbym. Po prostu chciałem Wam najpierw wytłumaczyć, jak działa nowy system, zanim zaczniemy go używać. Także dzisiaj sobie o tym porozmawiamy. No i co? Nie zamierzam przedłużać. Przejdźmy sobie do gry. Jesteśmy już w grze. Bardzo interesującą rzeczą, e, jeśli chodzi o zmiany, będę też patrzył czasami na, w tę stronę, bo tutaj mam ekran. E, ogólnie od czego to się zaczęło? Może zacznijmy od tego. E, bo w patchnotach nie było nic o żadnej zmianie, jeśli chodzi o paragon. E, także dlatego ja w ogóle to do mnie dotarło z lekkim opóźnieniem, bo w patchnotach nie było, że. Pojawiły się jakieś zmiany. Tak naprawdę, w ogóle, te zmiany, ta dyskusja na temat tych, tych zmian pojawiła się prawie miesiąc temu na Redditie Blunt Tower Defense 6. No i em, część tych zmian została już między innymi wprowadzona. Co to za zmiany, zapytacie? Zobaczcie na to: cena paragonu do Małpki 150 tysięcy to ponad dwa razy mniej niż ten paragon kosztował poprzednio. Skąd takie duże zmiany? O co chodzi, co się jeszcze zmieniło, poza ceną paragonu. No dzisiaj sobie właśnie to wszystko przegadamy. Generalnie przygotowałem dla nas grę. E, odpaliłem Double Cash casagna. Gierka jestem na 72 poziomie, na free playu, jest to Easy Standard. E, tryb. E, mamy 632 tysiące golda, więc e, będę używał tej gierki jako przykład, żeby pokazać wam właśnie mniej więcej co się zmieniło, czego można się. Em, spodziewać tak jakby, <laughs> więc tak generalnie, jeśli chodzi o paragon yy, czekajcie, o ja sobie zobaczę, dobra tu nawet spoko widać, tu gdzie mam teraz jeśli chodzi o paragon, to na to jaki paragon ma poziom wpływa kilka rzeczy, kilka rzeczy jedną z tych rzeczy jest ilość piątych tierów i to jest taka rzecz, którą najłatwiej zrozumieć i która jest dosyć specyficzna, bo generalnie o co mi chodzi, zbudujmy sobie najpierw wszystkie piąte tiery, jakich potrzebujemy do zbudowania paragonu teraz tak te piąte tiery, trzy piąte tiery, się nie liczą. Liczymy tylko każdy kolejny piąty tier. Każdy kolejny piąty tier dostawiony, który wchłonie nam paragon, który wchłonie nam paragon, zwiększa jego poziom. To jest jedna z cech, które wpływają na poziom paragonu. I generalnie, już wam pokazuję, jak to mniej więcej działa. Zbudujmy sobie paragon, on tu kosztuje 127 tysięcy, bo ja gram na poziomie trudności easy, a nie na normalnym. Jeżeli kliknę, że zbudował paragon, Mogę dołożyć golda. Ale o tym porozmawiamy sobie za moment. Na razie w ogóle nie dokładam golda. To jest całkowicie nowe okienko. W ogóle nie, okładam, nie dokładam golda. Spodziewam się tego, że będę miał poziom pierwszy. Dlaczego poziom pierwszy? Ponieważ nie mam żadnych ekstra piątych tierów. Też przed, przed chwilą nie powiedziałem, że chodzi o ekstra piąte tiery. Jeżeli macie tylko piąte tiery, z których budujecie paragon, to one się nie liczą. Liczą się każde ekstra piąte tiery. Kliknijmy do it. To będzie pierwszy poziom najprawdopodobniej. Dokładnie tak. Paragon ma tak oto pierwszy poziom. Nic się tutaj powiedzmy w tej materii. No tego się spodziewaliśmy, tak? Zobaczcie teraz. Znowu sobie wczytajmy gierkę. Eee, zbudujmy ten sam paragon, ale tym razem dołożymy jeden piąty tier. I teraz tak, bo ktoś już może zadał sobie w głowie to pytanie. Jeżeli liczą się ekstra piąte tiery, to co to zmienia dla mnie jako gracza, który gra solo, jeżeli gracie solo. Bo przecież i tak nie można zbudować więcej niż jednego piątego tieru, tak? E, tak przynajmniej jest dla wszystkich jednostek. Jest jeden wyjątek, jest jeden wyjątek i tym wyjątkiem jest Dart Małpka. Jeżeli macie punkt Monkey Knowledge, to możecie zbudować dwa dolne piąte tiery. Tylko dolne i tylko dwa, ale dwa dolne piąte tiery. Dzięki temu wasz paragon będzie miał wyższy poziom niż zazwyczaj. Kliknijmy do it. Ponownie nie dokładam golda. Na razie nie tłumaczę. E, nie tłumaczę, co to jest za okienko. Klikam do it i będę miał poziom 22. Tak to wygląda. 22 poziom paragonu. Przed aktualizacją, yy, yy, która pojawiła się yy, jakby przed update'em 39, gdybym zbudował taki sam paragon, jak przed chwilą, z tych czterech jednostek, to jeżeli dobrze pamiętam, dart małpka, paragon do dart małpki miałby poziom 30, a nie 22. I tutaj płynnie przechodzimy do pierwszej zmiany, jaka się pojawiła. Yy, został osłabiony wpływ piątych tierów, ekstra piątych tierów na paragon. I teraz ktoś zapyta... Jaki to jest nerw w ogóle? W sensie to się tyczy tylko paragonu do Dart Małpki, do niczego innego. Otóż nie, bo jeżeli gracie ko opa, jeżeli gracie ko opa, to każdy z graczy może postawić y Piąty tier. Tych piątych tierów może być więcej, jeżeli gracie koopa Więc to jest głównie nerw na graczy, którzy grają koopa i na ten jeden szczególny przypadek, który teraz pokazałem. Czyli jeżeli jesteście graczami, którzy grają single player, to to jest nerw też, bo normalnie budując w ten sam sposób, w jaki pokazałem przed chwilą, zyskałbym 30, 30 poziom paragonu jeszcze przed tym update'em, a teraz mam ten poziom 22. Także to jest, powiedzmy, istotna rzecz, o której wydaje mi się, że warto wiedzieć, że właśnie ten impact tych piątych tierów został w najnowszej aktualizacji osłabiony. O czym warto wiedzieć też, do każdego upgrade'u, do każdej jakby rzeczy, która wzmacnia paragon w Blunt Tower Defense 6, każda rzecz, która wzmacnia paragon ma jakiś limit. To znaczy, to nie jest tak, że jeżeli ja nagle, to nie jest możliwe, ale gdybym ja nagle zbudował 1000 um, piątych tierów, to... To, by, to uzyskałbym lepszy paragon niż gdybym zbudował 500 piątych tierów. To nie jest możliwe, w sensie nie jest możliwe zbudowanie takiej ilości piątych tierów, ale podaję tak duże liczby, żeby wam to lepiej zobrazować. To tak nie działa, bo tak samo jak w przypadku świątyni, jest określony górny limit na każdy z na każdy powiedzmy z, na każdy ze składników, które wpływają na poziom paragonu. To chyba tak w ten sposób najlepiej jest, to, najlepiej jest to nazwać. I tak, w ten sposób, już Wam nawet powiem, jakie są dokładnie wartości. Ehm, jakie są dokładnie wartości, przynajmniej według e, takiej Wikipedii, którą mam tutaj, e, tutaj paragonowej. Wcześniej e, każdy piąty Tier, z tego co rozumiem, dodawał jakby 10 tysięcy punktów do mocy paragonu. I maksymalnie. Zaraz wam powiem, co to znaczy 10 tysięcy punktów. No generalnie to, 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 takiej waluty, tak to sobie nazwijmy, takiej waluty używa się, jeżeli mówimy o paragonach. Mówimy o mocy. Jeżeli mówimy o paragonach, to mówimy o mocy, tak? Że coś może dodać paragonowi powera, tak? I przed aktualizacją każdy ekstra piąty tier dodawał powera 10 tysięcy i maksymalny boost, jaki mogliście dostać do paragonu z piątych tierów, to było 90 tysięcy. Jak się nad tym zastanowicie, to ma sens. Gracie kopa, wybudujecie na przykład trzy e, takie jednostki, i każdy z Waszych kolegów buduje też trzy takie jednostki. Wtedy, jeżeli wyrobicie Paragon, to każdy piąty tier Waszego kolegi, koleżanki, e, jeżeli gracie w twórkę kopa, to liczy się tak. Pierwszy kolega, koleżanka dodaje plus 3, czyli plus 30 tysięcy. Drugi dodaje plus 3, każdy po 10 tysięcy, czyli plus 30 tysięcy macie 60. 000. Trzeci dodaje plus 3, czyli macie 90 tysięcy. Macie osiągnięty limit, jeśli chodzi o ten sposób wzmocnienia paragonu. Jeśli chodzi o ten sposób wzmocnienia paragonu, to jeszcze raz powtarzam. To jest też między innymi powód, dla którego tylko. Znaczy, zanim pojawił się Geraldo, to był z powodów, dla którego nie dało się maksymalnego poziomu paragonu uzyskać na single playerze, czyli setnego poziomu. Bo jak się pojawił Geraldo, to to się stało możliwe. To nie było możliwe, dlatego że, yy, żeby uzyskać setny poziom paragonu, musicie wymaksować każdy ze składników, które wzmacniają paragony. Każdy. Nie tylko piąte tiery, nie tylko ilość piątych tierów, ale wszystkie pozostałe, o których zaraz powiem. I po prostu ilość piątych tierów, o ile resztę grając single player możecie wymaksować, to ilości piątych tierów nie jesteście w stanie wymaksować, grając single player. Teraz generalnie, właśnie zmniejszy zmniejszono po prostu ten impact, ten wpływ tych piątych tierów, oraz yy, ogólnie to, jak duży boost, jeśli chodzi o power, mogą one dodać do paragonu. To jest coś, co mniej więcej wydaje mi się, że powinniście wiedzieć. I teraz tak. Każdy paragon, poza tym, że można go wzmacniać dostawiając piąte tiery, co jeżeli gracie single player, nie jest zbytnio interesujące, może zostać wzmocniony poprzez mm, poprzez, poprzez e, ilość wydanego golda w jednostki, które zostają wchłonięte. Czyli e, jeżeli ja tutaj na przykład postawię... E, dobra, postawmy na razie jednego crossbow mastera jeszcze i teraz tak. Jeżeli ja na przykład postawię... Okej, okay, postawmy sobie parę małpek ulepszonych na środkowy. Ulepszamy na środkowy czwarty tier. W tym momencie prawdopodobnie mój poziom paragonu odrobinę podskoczy ponad 22. poziom. Przypominam, mam takie same jednostki jak poprzednio, którymi osiągnąłem 22. poziom, tylko dostawiłem parę dart małpek. I jeszcze ulepszonych pod środkowy tier. Zobaczmy, który poziom mamy tym razem? 32. Mega nam to podskoczyło. Można powiedzieć, wiecie, z 22 na 32, poprzez dostawienie zaledwie kilku dartmałpek. I tak, tak też można zwiększać poziom paragonu, to znaczy, e, dostawiając. To, to jest w ogóle trochę złożone. Ciężko mi to też trochę wytłumaczyć, wiecie, nie pokazując wam zeszytu, nie pokazując wam kartki, na przykład czy coś. Tylko tak obrazowo, to nie jest takie proste do wytłumaczenia. W każdym razie e, na paragon, to, żeby wzmocnić paragon, żeby mieć wyższy poziom to na poziom paragonu również wpływa ilość jednostek jakie postawicie e, ilość pieniędzy jakie wydacie o ilość pieniędzy jakie wydacie na jednostki które e, które paragon wchłonie czyli jeżeli im więcej wydacie golda na jednostki które paragon wchłonie tym większy poziom będziecie mieli ale tu również jest limit Również jest limit, tak samo jak w przypadku piątych tierów. Czyli od pewnego momentu to nie jest tak, że się, wiecie, że opłaca się w nieskończoność stawiać te dart małpki, żeby one zostały wchłonięte. Nie, tak to nie działa. Tak jak wspomniałem, mamy jakiś limit. I teraz tak. Tutaj została dodana bardzo istotna rzecz. I to moim zdaniem zmieni sporo, na przykład em, jeśli chodzi o paragon dostatku chociażby. Bo zobaczcie, na, na takiej mapie. Właśnie to, o czym teraz mówię, jest potencjalnie problematyczne przy budowaniu paragonu. Czyli stawianie innych jednostek i po to, żeby wydawać golda na inne jednostki tego samego rodzaju, tak? Czyli dostawianie innych dartmałpek po to, żeby wydać na nie golda, po to, żeby ten gold został jakby wchłonięty i tym samym zwiększył poziom paragonu. Tutaj mamy wodę ja nie jestem w stanie tutaj postawić tak dużo łódek i tak dalej. Więc, więc, to w przypadku łódki, na przykład, tutaj nie zadziała. I teraz, twórcy w związku z tym przychodzą z pomocą, jeżeli jest taka sytuacja. To ja, zamiast wydawać golda poprzez dostawianie jednostek, mogę użyć slidera. Ten slider pojawia się tutaj, i tak jak widzicie, ja nie mogę, mimo tego, że mam. Ee, a nie, okej, okay, okej, okay, to na, na razie nie. E, także, tak widzicie, e, pojawia nam się slider, i to generalnie. Z tym slajderem to działa tak naprawdę w taki sam sposób jak dostawianie innych jednostek, które paragon wchłania, żeby zwiększyć sobie poziom. Tu możecie po prostu zrobić to sliderem, tak? Tu możecie po prostu zrobić to slajderem. Eee, czyli, czyli mogę powiedzmy dołożyć 10 tysięcy golda, e, albo 100 tysięcy golda i tym samym też uzyskam wyższy poziom paragonu. Przypominam, poziom paragonu, który uzyskam bez dołożenia to powinno być tutaj... Tak, to powinien być tutaj 22, bo tak przed chwilą mieliśmy. Dołóżmy 100 tysięcy i zobaczmy, jaki poziom uzyskamy teraz. Dołożyliśmy 100 tysięcy golda, poziom 37. Ale bardzo ważna rzecz. Ogólnie, w tej aktualizacji, twórcy zwiększyli wpływ golda na poziom paragonu. To znaczy, teraz możecie dodać więcej poweru, który przekłada się na poziom paragonu niż to było przed tą aktualizacją poprzez wydawanie golda na paragon. Czyli jeżeli, em, jeżeli wydacie więcej golda niż jakby, niż jakby normalnie... In, inaczej. Chodzi o to, że po prostu teraz ilość wydanego golda ma większy wpływ niż miała poprzednio na poziom paragonu. Tyle. E, ilość piątych tierów ma mniejszy, ilość golda ma większy. Czyli twórcy zmienili ten punkt ciężkości, tak? E, zwiększyli impact golda na to na poziom paragonu. Ale jest jedna bardzo ważna rzecz, o której musicie wiedzieć. Jeżeli wydajecie golda, jeżeli używacie tego slidera, to to jest odrobinę mniej opłacalne niż po prostu zbudowanie jednostek. Czyli na przykład, jeżeli ja tu wydam 100 tysięcy, tak? Około 100 tysięcy. To to powinno mi dać ciutkę mniej powera, a w konsekwencji możliwe, że ciutkę niższy poziom, niż gdybym po prostu postawił Dart Małpki i wydał na nie 100 tysięcy golda. Dalej, mimo wszystko bardziej opłaca się stawiać jednostki niż używać tego slidera, ale czasami nie macie wyboru, tak? Czasami jest tak jak, jak na przykład w przypadku łódki. Ja tutaj nie mogę postawić dużo łódek, więc mogę użyć tego slidera i tym samym zwiększyć poziom. Potencjalnie poziom paragonu, tak? No, przyjrzyjmy się temu, nie? A jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, do tej pory. Jeśli chodzi o Blunt Tower Defense 6, to niezależnie od tego, jaki paragon budowaliście, to każdy paragon, żeby zwiększyć jego poziom, miał te same warunki. Tak bym powiedział. To znaczy, jeżeli dobrze pamiętam, musieliście wydać 250 tysięcy golda. To, to był chyba limit, jeżeli się nie mylę, 250 tysięcy. Możliwe, że, że, że źle kojarzę. To był limit golda, jaki możecie wydać, żeby on zmieniał poziom paragonu. Czyli to powiedzmy było 250 tysięcy przed aktualizacją, nie? I każdy gold wydany powyżej nic by nie zmieniał. Po prostu. Bo o, o, osiągnęlibyście ten limit. Ten limit, jeśli chodzi o wzmocnienie paragonu, który płynie z ilości wydanego golda, tak? Eee, tak, ta, tak, to, tak to wygląda, jako strasznie taki wiecie, <laughs> psychicznie węczą odcinek, dużo tłumaczenia, bardzo dużo tłumaczenia. Mam nadzieję, że to je, brzmi dla was w ogóle jakkolwiek sensownie. Eee, natomiast teraz oczywiście, mm, teraz oczywiście, tak mówię, ten potencjalny limit e, został zwiększony. I co ważne, e, jeżeli ja wydam 250 tysięcy golda na paragon do Dart małpki, to to mi da więcej, niż gdybym wydał tyle samo na paragon do samolotu. Dlaczego? Bo twórcy zmienili teraz, w, tego wcześniej nie było, że mm, ilość wydanego golda na paragon skaluje się z tym, jaki to paragon. To jest trochę skomplikowanie, to brzmi, ale generalnie idea jest taka. Im tańszy paragon, tym mniej musicie wydać, żeby uzyskać lepszy efekt. Czyli... Jeżeli na Paragonie do Dart Małpki ja wydam 60 tysięcy, chyba mogę wam to nawet pokazać. Tylko sprzedajmy sobie tego Crossbow Mastera. Okej, okay, zróbmy to. Um, wezmę sobie statek, tylko nie wiem, czy mnie będzie stać. Mam nadzieję, że tak. Ogólnie, bo tak jak mówię, też ceny Paragonów się pozmieniały. Zbudujmy sobie wszystkie piąte tiery statku. Okej, okay, będzie mnie stać? Będzie mnie stać, jak sprzedam Paragon. Dobra, zróbmy tak. Czyli. Wydam tu powiedzmy około 100 tysięcy, nie? I sobie zobaczymy, który będę miał poziom, jak wydam około 100 tysięcy. Do it. Poziom paragonu 25. Przy wydaniu tylko i wyłącznie 100 tysięcy. To w sumie. To w sumie, no? To nie, nie jakoś mega, mega wysoko, nie? 25 poziom. E, natomiast sprzedajmy to. A dalej nie będzie mnie stać. Dobra, no to wyjdziemy sobie i wejdziemy z powrotem. Zróbmy to samo na paragonie dostatku, który jest droższym paragonem. Czyli znowu stałem 3 piąte tiry. Robię to samo, co w przypadku paragonu do Dart małpki, 3 piąte tiry i wydam 100 tysięcy golda. Teoretycznie powinienem, gdyby to działało 1 do 1, to powinienem dostać 25 poziom paragonu. Wydajmy 100 tysięcy. Nie mam 100 tysięcy, no please. Dobra, sprzedajmy to obojętnie. Dobra, stówę. 100 tysięcy, to, to bardzo podobnie, nie? Bardzo podobną ilość golda wydaje mi no się. Nie jestem w stanie wymierzyć tego, żeby było mniej więcej równo. Zobaczmy, który to jest poziom. Siódmy. Moi drodzy. Tam mieliśmy 25. O co chodzi? Przecież tak naprawdę wiecie, ee, tak naprawdę wydałem tyle samo golda, tak? Nie licząc piątych tierów, wydałem tyle samo golda, więc e, tu 100 tysięcy, tam 100 tysięcy. No właśnie. To jest to, o, co, co teraz, jakby powiedzmy, się zmieniło. Um, bo przed tą aktualizacją, która pojawiła się w Bluncach, generalnie, gdybyście wydali 100 tysięcy i powiedzmy, mieli ten sam. Y, ten sam sposób ulepszenia, tak? Czyli tak jak pokazałem dart Dartmouth 3 Piątetiery, statek 3 tiery I jeżeli w obu przypadkach wydalibyście 100 tysięcy, przy założeniu, że te jednostki nie mają żadnych przebić, bo przebicia również zwiększają poziom paragonu. Przebicia to jest, yy, które mają jednostki, które wchodzą w skład paragonu, lub ilość golda, który zarobią, bo to też jest ważne, to też nie każdy wie, że mogą być przebicia albo ilość golda, też wpływają na poziom paragonu. Więc to jest, to jest też istotna sprawa. Yy, no to przed tą aktualizacją powinniście uzyskać mniej więcej podobny poziom. A teraz to tak nie działa. Teraz to się skaluje. Im droższy poziom, tym więcej golda musicie wydać, żeby otrzymać taki sam efekt. Czyli im droższy paragon, tym tak mówię. W przypadku tego paragonu, to jest najdroższy paragon w grze, trzeba wydać mega dużo golda, żeby uzyskać ten sam poziom co paragon do dart małpki. Wydając dużo mniej golda. Więc. To generalnie jest taki mm, twórcy napisali, że teraz jakby jeśli chodzi o sprawę przed aktualizacją, to ten przelicznik golda ma się tak, że teraz łatwiej jest osiągnąć wyższy poziom paragonu do Dart małpki, jeśli patrzymy na ilość wydanego golda i na przykład paragonu do mapki z Bumerangiem, bo to są tanie paragony. Natomiast jeżeli patrzymy na te droższe paragony powyżej pół miliona, yy, czyli powiedzmy samolot, yy, ninja i tak dalej, i tak dalej, bo chyba ninja, nie wiem czy na normalnym poziomie on by nie kosztował pół miliona, to yy, to powiedzmy, musimy wydać więcej golda niż w stosunku do tej sytuacji sprzed aktualizacji, tak? Żeby uzyskać wyższy poziom. Tak, mówię, to jest bardzo ważne, żeby to zrozumieć. To jest najważniejsza rzecz, że skalowanie nie jest równe. Czyli wydanie 100 tysięcy golda na Dart Małpkę nie da wam tyle samo, co wydanie 100 tysięcy golda na samolot. Wydanie 100 tysięcy golda na Dart Małpkę da wam więcej. Bo Dart Małpka jest tańszym paragonem. Więc ten schemat skalowania jest czymś, co ma... Wiecie, dokopać tym droższym Paragonom, i trochę to rozumiem, bo samolot był jednak bardzo, bardzo OP, więc to automatycznie faktycznie obniży poziom e, samolotu jako Paragonu. Bo jak oglądacie moje odcinki, ja prawie zawsze mam samolot na bardzo wysokim poziomie. I e, jeśli chodzi o Paragon, a to dlatego, że tak wspomniałem, jedną z cech, które wpływają na poziom Paragonu jest są przebicia. Odpalmy sobie może gierkę. Jedną e, z cech, które wpływają na poziom paragonu są przebicia, a ja... Mm, Okej. Okay. A samolot... Jeśli chodzi o samolot, bardzo łatwo o przebicia. Tak ogólnie. będziemy mieli pierwszy poziom. Zagrajmy sobie pierwszym poziomem paragonu. Bardzo łatwo o przebicia, jeśli chodzi o ogólnie, bo... No, wystarczy, że pójdziecie pod Flying Fortress, nie? Pod latającą fortecę. I tutaj przebicia tak naprawdę, no, lecą same. Dosłownie. E, I... Tak, to wydaje mi się, to wydają mi się najistotniejsze zmiany, możliwość dodania jakby manualnie golda. Przy czym dodawanie manualnie golda, powtarzam, daje mniej niż jeżeli ten gold będzie pochodził z wieżyczek, które wchłoniecie. Dokładnie daje chyba 5% mniej, jeśli chodzi o ilość powera. To, to jest w ogóle złożone, tak? To jest w ogóle złożone. Najlepsze jest to, że też jakby te zmiany są motywowane tym, żeby paragonów można było również używać nie tylko na bossach. Żeby one miały też zastosowanie na innych trybach. Dlatego zobaczcie sobie, że na przykład teraz paragon do dart małpki, z racji tego, że faktycznie kosztuje tylko 127 tysięcy, to można rozważyć zbudowanie go w normalnej grze, bo no jakby już, już nie jest w ogóle najdroższym upgrade'em, tak? Jest tańszy niż e, na przykład e, Laser. Chociaż nie, Ray of Doom, nie, Laser nie jest e, droższy. W sensie Laser nie jest, e, no tak, Laser nie jest droższy, ale na przykład Świątynia, no ta na pewno jest droższa, nie? True Sun Nawet Legend of the Night, 170 tysięcy, jest w tym momencie droższy niż Paragon. Także e, twórcy motywowali te zmiany właśnie tym, żeby... Ogólnie, że trochę e, nie podoba im się to, jak wyglądają teraz paragony, jak wygląda balans, jeśli chodzi o paragony, że gracze mają... M, że, że to też jest trudne z perspektywy Ninja Kiwi, żeby dodawać nowe paragony, żeby odpowiednio je balansować. E, to, co teraz widzicie też, to też jest bardzo ważna informacja, e, to znaczy to nie jest finałowa wersja tego balansu. Ten balans Ninja Kiwi mówiła, że będzie ciągle nad nim pracowało, także... Także, także tak to wygląda. Więc jeszcze, jeszcze podsumowując, i jeszcze dodając tutaj jedną ważną informację, jest jeszcze jeden sposób na podniesienie poziomu paragonu. I tym sposobem jest, czekajcie, już klikam. Już klikam. Ok. Czekajcie, bo gdzieś to... Gdzieś to widziałem. Aha. Yy, każdy nie piąty tier, każdy upgrade, który nie jest piątym tierem, dodaje 100... Yy, 100 powera. do jakby... A power przekłada się na poziom paragonu. To, to w sumie jest bez zmian. I tego powera maksymalnie można uzyskać z tego źródła 10 tysięcy. Czyli, jeżeli ja ulepszę w ten sposób dart dartmałpkę, yy, 0,4,2, to... Mam 6 upgrade'ów, które nie są piątymi tierami. Czyli to mi daje 6 razy 100, 600 powera. Maksymalnie mogę mieć tego powera z tego źródła 10 tysięcy. Więc to, to jest też powód. To, to akurat się nie zmieniło. To jest powód, dla którego ja stawiałem e, zawsze dart Dartmałpki. Czasami, żeby. Ja mów, zawsze to nazywałem, żeby sztucznie podnieść poziom paragonu. Stawiałem Dartmałpki, ulepszałem ją na przykład 022. Bo 022 to jest bardzo tani upgrade. A no wiecie, taka dartmałpka liczy się jak cztery ulepszenia, które nie są ulepszeniami na piąty tier. Czyli jeżeli każde liczy się za 100, a maksymalnie z tych źródeł mogę mieć 10 tysięcy powera do, do, do paragonu, to opłaca się postawić 25 takich dartmałpek i wtedy uzyskuje potencjalnie maksymalny, um, maksymalny um, boost do, do, do paragonu z tego źródła. Maksymalny boost do paragonów z tego źródła. Także to też wpływa na. E, na poziom paragonu. I to jest trochę takie pomieszanie z poplątaniem, tak szczerze, bo jakbyście się nad tym zastanowili, to. Y, tym bardziej przez to, że. Je, przez taką mechanikę, bardziej opłaca się dalej zamiast używać slidera. Powtórzę to jeszcze raz. Dalej bardziej zamiast używać slidera, opłaca się stawiać normalnie jednostki, bo. jakbyście się nad tym zastanowili, to. Nie dość, że stawiacie jednostki, wydajecie golda na jednostki, wydawanie golda na jednostki wpływa na poziom waszego paragonu, to jeszcze jeżeli stawiacie jednostkę faktycznie, to dodatkowo dostajecie boosta e, z tych wszystkich upgrade'ów, które nie są piątymi tierami. Czyli jakby dwie pieczenie na jednym ogniu, tak? Jednocześnie idziecie jakby w dwie ścieżki, które wpływają na poziom paragonu. I to jest tak naprawdę, jeżeli się nie mylę, wszystko, co wpływa na poziom Paragonu. Jest oczywiście jeszcze jedna rzecz, która może zwiększyć poziom Paragonu. Jest to totem, totem Geraldo. Totem Geraldo odblokowuje się na 20 poziomie Bohatera i on zwiększa Wam. Generalnie totemy Geraldo to jest jedyna rzecz, która nie ma limitu. Można stawiać, yy, tak naprawdę dałoby się wbić setny poziom paragonu tylko na temach Geraldo, tylko i wyłącznie, ale trzeba by ich postawić mnóstwo, dlaczego? Już wam mówię, ponieważ yy, jeżeli postawiłbym 25 dart dartmałpek, ulepszonych na, czwa, na, tylko gdzie mam kupione tylko 4 upgrade'y, to to mi łącznie daje 10 tysięcy power'a, 10 tysięcy. Power przekłada się na poziom paragonu Ale jak, to już w to nie wnikajmy na razie, nie? Po prostu musicie wiedzieć, więcej powera znaczy lepiej <gry> Jeżeli ule... postawiłbym 30 takich dartmałpek To dalej to jest 10 tysięcy powera Bo limit to jest 10 tysięcy To jest bardzo ważne Tak jak mówiłem, jeśli chodzi o każdy składnik Jest jakiś limit W przypadku każdego składniku Jeśli chodzi o poziom paragonu Jest jakiś limit, z wyjątkiem to totemów Geraldo Tam limitu nie ma to teraz tak, jeden totem Geraldo, wiecie ile dodaje powera? 2000. Czyli 5 totemów Geraldo odpowiada temu samemu co postawienie 25 Dart Małpak 0,22. Więc to możecie sobie wyobrazić. A wiecie, jaki maksymalny boost można uzyskać? Yy, jaki maksymalny boost można uzyskać, jeśli chodzi o ilość wydanego golda? Ile to jest powera? 60 tysięcy. Było, było przed aktualizacją 10 tysięcy. Czyli jeśli chodzi o ilość golda przed aktualizacją, to yy, ilość wydanego golda miała taki sam wpływ na poziom paragonu, yy, jak yy, ilość upgrade'ów, które nie są piątymi tierami. Natomiast teraz yy, ten ilość tego, wpływ tego golda się znacznie, znacznie zwiększył. Po prostu. I teraz wpływ tego golda to jest chyba 60, jesteście w stanie wbić nawet 60 tysięcy powera jeżeli mnie pamięć nie myli. Już patrzę. Tak, Maximum Cash Contribution Towers Degrees Increased. Czy um, czyli jesteście w stanie wbić 60 tysięcy powera z wydanego golda. Czyli 60 tysięcy, jeżeli chcielibyście wbić to totemami Geraldo, to, to trzeba trochę tych totemów postawić. 30 chyba? Chyba 30. Jeżeli dobrze na szybko policzyłem. Dobra, zobaczmy jeszcze jedną rzecz. To jest też bardzo, ważne, istotne, bardzo istotne. Co nam daje taki slider I czy można na takim sliderze wydać więcej golda niż potrzebujemy, żeby wbić wyższy poziom paragonu? Otóż nie. Zobaczcie. Mimo tego, że mam 1 300, yy, 300, yy, 466 tysięcy golda. To nie mogę wydać więcej. Dlaczego nie mogę wydać więcej? Bo gra mnie sama blokuje. Gra mnie sama blokuje przed zrobieniem tego. Ciekawe swoją drogą, czy gra ogarnie, że ja postawiłem. Czekajcie, ogarnęła? Nie, nie ogarnęła, nie? To tak nie działa. Tak, no bo dlaczego miała... miałaby. Mhm. Mm no to w sumie szkoda. Gra mnie sama blokuje. Bo mówi mi słuchaj, nie masz po co więcej wydawać, bo już. Każdy gold, jakiego wydasz ponad tę ilość, nic nie zmieni. Już nic nie zmieni. Osiągasz ten limit. Wydajmy ten limit, zobaczmy, który poziom mamy. 56 poziom paragonu. To jest bardzo wysoki poziom. Dlatego, że ilość wydanego golda, tak jak mówię, po tej aktualizacji zaczęła mieć bardzo duży wpływ na poziom paragonu. Dlatego e, po prostu, je jeżeli wymaksujemy e, tą ilość wydanego golda, to nasz paragon automatycznie powinien mieć. Dość wysoki poziom. Sprzedajmy ten paragon. Zobaczmy e, Zobaczmy w takim razie na paragon do małpki z bumerangiem. On jest trochę droższy. Co to oznacza? Że il, limit golda powinien być wyżej. Że limit golda powyż, powinien być wyższy niż w przypadku paragon do dart małpki. Zobaczmy. 736 tysięcy. Limit. Do it. Który będziemy mieli poziom. 56 i zawsze tak będzie, czyli to jest to, co mówię. Zobaczcie, wziąłem tylko odrobinę droższy Paragon. No dobra, nie odrobinę, prawie dwa, dwa razy droższy Paragon. I już, żeby uzyskać ten sam efekt, też 56 poziom, muszę wydać dużo, dużo więcej golda. To jest jeszcze raz to, o czym mówię, bardzo istotna rzecz, jakim jest skalowanie. Eee... Tak, także slider blokuje nas przed wydaniem za dużo. Natomiast eee... Trochę nie wiem, bo niby tak, ale właśnie zrobiłem sobie w głowie taki eksperyment, który powoduje, że trochę oszukamy ten slider. To znaczy, jeżeli ja postawię, postawmy sobie powiedzmy 6 Dartmouthów, ulepszmy je na środkowy. E, trzeci Tier, dobra, tu ulepszmy sobie te piąte Tiery. Okej, okay, ulepszmy je na środkowy e, piąty Tier i na dolny Tier. Dobra, mamy ulepszony paragon na środkowy i dolny Tier. W ten sposób. E, I teraz tak. Slider nie będzie mnie. Mhm. Da, na sliderze dalej jest 401. 626. E, czyli. Mm, jakby to powiedzieć. Slider nie uwzględnia golda, który otrzymacie z wchłoniętych jednostek. On tego golda nie uwzględnia. Mhm. I można to w sumie łatwo sprawdzić. Teoretycznie. Jeżeli zejdę trochę teraz z ceny. Powiedzmy tyle. Czekajcie, ile jeden taki upgrade ile kosztuje? 6 tysięcy około. Kupiłem ich. 6. Czyli teoretycznie mogę zejść około 30 tysięcy z tej ceny. I, I tak powinienem mieć poziom przybliżony do 56. Może nawet wyższy, a to dlatego mogę mieć wyższy, że. Em, Pojawia się jeszcze to drugie drzewko, jeśli chodzi o Paragon, czyli ilość upgrade'ów, które nie są upgrade'ami yy, na piątym tierze. Zobaczmy. 58 poziom, czyli tak jak mówiłem, wyżej niż 56. Yy, nie wiem, czy teraz ktoś mniej więcej zaczaił o co mi chodzi. Chodzi mi po prostu o to, że yy, slider nas blokuje, ale, tylko nie, ale nie uwzględnia golda, który otrzymacie z wchłoniętych jednostek. Więc to jest trochę taki powiedzmy. Problem, tak, no bo e, slider dalej powoduje, że wy możecie przestrzelić trochę z tym goldem, tak? Że możecie wydać za dużo, że możecie część golda zmarnować, że część golda, który wydacie, wam w ogóle nic nie da. Ale to jest trochę śliski temat, tak jak mówię, bo e, nie mam wam tego jak bezpośrednio pokazać, bo musiałbym uwzględnić fakt jeszcze, że. Jeżeli na przykład dostawiam takie czwarte tiery, że wszystkie upgrade'y, które nie są piątymi tierami, również podnoszą poziom paragonu, więc to jest tak moje, to jest bardzo ciężko, um, jakby, no nie wiem, sprawdzić <grym> Co, cokolwiek. To za tutaj zawsze mamy 401, w ten sposób to działa, chyba że, ale to też dalej będzie 401, nawet jak tak ulepszę, mhm. nawet jak ulepszymy sobie, ja, nawet jak sobie dostawimy jeszcze jeden e piąty tier. To dalej jest 400. Jeden. No to nie wiem, czy jakby e, rozumiecie mniej więcej o co chodzi, czy nie. Ten slider to jest taka może fajna wskazówka, ile maksymalnie golda można wydać, e, żeby. Z maksyma, ile, ile maksymalnie golda można wydać, żeby. Mm, żeby zmaksymalizować ten fragment, który wpływa na poziom paragonu, który odpowiada za ilość wydanego golda. Możemy sobie zobaczyć, jak to wygląda w przypadku samolotu i tu wam powiem, że na pewno tutaj będzie bardzo, bardzo niefajnie. W sensie będzie bardzo ciężko. Możemy sobie jeszcze chwilę pograć. Widzę, że ten film trwa strasznie długo. Wiem, że na pewno was zanudziłem, ale chciałem zrobić taki techniczny materiał... Nie wiem, czy się do tego nadaje. Ja się nigdy nie lubię zabierać za poradniki, bo wydaje mi się, że zawsze zrobię to w dosyć chaotyczny sposób. Natomiast, e, no, jeżeli komukolwiek to pomogło, jeżeli dotrwasz do tego momentu, napisz, e, nie wiem, Paragon XD, <ścoughs> albo nie, bez XD, bo ktoś może, nie wiem, e, pomyśli, że, No, nie wiem, ktoś może pomyśli, że to dziwnie. Napisz, e, nie wiem, Paragon do Dart Małpki. A ja przy, przykleję ci serduszko, czy jak to. przyczepię? Jak to się mówi? Już nie pamiętam. Zobaczmy sobie teraz. Okej. Okay, Więcej mogę wydać, tylko jestem zablokowany. Jestem zablokowany, bo nie mam, nie mam wystarczająco golda. Dobra, a gdybym na przykład poszedł zamiast paragonu do samolotu pod statek, bo statek jest tańszym paragonem, więc może tu jesteśmy w stanie wymaksować paragon, wydając tylko i wyłącznie golda z. Nie zobacz, 930 tysięcy i to dalej nie będzie 56 poziom. Ale to, to jest fajne, czyli e, czyli co wiemy z tego co wiemy z tego filmu? 60 tysięcy powera paragon powera, daje nam poziom 56. 60 tysięcy paragon powera, przypominam. A 60 tysięcy paragon powera można dostać na każdym paragonie, wydając maksimum kasy. Jakiej on potrzebuje, możemy to, to maksimum podejrzeć na sliderze. Jeżeli mamy wystarczająco golda, żeby do tego maksimum dobić. Jeżeli. Dochodzicie na slajderze do końca i tu się pokazuje kwota, którą aktualnie macie uzbieraną, to znaczy, że to nie jest maksimum. Albo że jesteście. Tak, trafiliście, że jesteście na styk na maksimum. To wtedy, jak zarobicie jeszcze odrobinę więcej, to powinniście się zblokować na tej kwocie, nie? Wtedy to oznacza, że macie osiągnięte maksimum. I to maksimum dla każdego paragonu będzie inne. Dla droższych paragonów będzie wyżej, dla tańszych paragonów będzie niżej. Bo, tak jak wspomniałem, tańsze paragony teraz mają. Łatwiejszy sposób do osiągnięcia wyższego poziomu niż e paragony droższe. I wydanie maksymalnej ilości golda gwarantuje wam poziom 56 paragonu. Natomiast dużo bardziej opłaca się tak my wchłaniać jednostki zamiast używać tego slidera, ponieważ ten slider ma gorszy przelicznik o 5%, jeżeli się nie mylę, niż wchłanianie jednostek. Czyli jeżeli wydacie 100 tysięcy na jednostki, yy, to uzyskacie wyższy poziom paragonu, niż jeżeli zamiast na jednostki wydacie to 100 tysięcy na slajderze. Bo dalej ulepszanie jednostek jest bardziej opłacalne, ale nie zawsze jest możliwe, należy o tym pamiętać. Także. Nie wiem. Mam nadzieję, że rozumiecie. Na deser. E, punkt machinolage, nowy, który się pojawił. E, Działam w taki sposób. Paragony atakują szybciej, jeżeli nie ma żadnego. E, piątego tieru tej samej wieży, czyli um, to jest boost, właśnie Paragon of Power. To jest boost, który, przynajmniej ja to tak rozumiem, jest właśnie dla osób, które nie grają kopów um, i nie budują Paragon do Dart Małpki przy użyciu tego, tego drugiego. Mm, tego monkey knowledge, które pozwala wam postawić drugiego crossbow mastera. Czyli generalnie, jak gracie solo, to każdy paragon poza do, paragonem do mapki, jeżeli macie ten punkt monkey knowledge, będzie atakował szybciej. Bo nie jesteście w stanie postawić więcej niż dwóch piątych tierów tej samej wieży. Więc. Ten punkt z automatu działa. Ode mnie na dzisiaj to tyle. Bardzo informacyjny odcinek. Ja mam nadzieję, że się nie pogubiliście i że wyciągnęliście z tego chociaż trochę przydatnych informacji. Trochę żałuję, mówię, że nie podparłem tego filmu żadnymi konkretnymi liczbami. Wszystko wam mówiłem bardziej niż pokazywałem. Starałem się to obrazować najlepiej, jak umiem. Natomiast wbijanie poziomów paragonu jest. Trochę chaotyczne, <noise> nie ma co ukrywać. Myślę, że możemy sobie to jeszcze na koniec powiedzmy w jakiś sposób podsumować. Czyli tak, na poziom paragonu wbija ilość przebić jednostek, lub ilość golda, jakie zarobią te jednostki, które wchodzą w skład paragonu. Ilość golda, jaki wydacie na jednostki, które wchodzą w skład paragonu, lub do, możecie dołożyć tego golda sliderem, jeżeli chcecie, ale jest to mniej opłacalne niż na jednostki. Ilość nie piątych tierów, ilość ulepszeń, które nie są piątymi tierami. To też wpływa na poziom paragonu. Na poziom paragonu wpływa ilość piątych tierów, to też, ale to raczej do koopa. I na poziom paragonu wpływa ilość y, totemów Geraldo, jeżeli takowe macie. Mam nadzieję, że niczego nie pominąłem. Wydaje mi się, że nie. E, no. To tyle. Nie wszystko ma równy wpływ na poziom paragonu. Jak już wspomnieliśmy, największy wpływ na poziom paragonu po aktualizacji 39 i w momencie, kiedy jest aktualizacja 39, bo to się może zmienić, ma ilość wydanego golda. Ja wam dziękuję za uwagę, miłego dnia wam życzę. Do następnego. Cześć!